Kolejne osoby próbowały nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski, to obywatele Algierii, Indii i Pakistanu. Interweniowała Straż Graniczna. Od początku roku funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali ponad 12 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Minionej doby kolejne osoby próbowały nielegalnie przejść przez granicę. W dniu 1806 do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 108 osób, między innymi obywatel Algierii, Pakistanu i Indii. Za pomocnictwo zatrzymano obywatela Gruzji, przewoził łącznie dwóch obywateli Afganistanu, obywatela Ukrainy przewoził trzy osoby z Afganistanu. Za pomocnictwo w tym roku zatrzymano 378 osób. Zatrzymań dokonano na terenie działań placówek Straży Granicznej w Narewce i Białowieży. W województwie podlaskim zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią.